Raz, dwa, trzy. Moi drodzy, jak mnie słychać. Albo mi obraz drgał, albo to było nie takie, albo światło inne, albo za słabe. A dzisiaj w warunkach pandemii to wiemy, jak jest. Więc moi drodzy, w skali od 1 do 10. Jak mnie widać, jak mnie słychać. Opisujcie. Moi drodzy, jak mnie widać, jak mnie słychać? Opisujcie. O, proszę bardzo. Jak mnie widać, jak mnie słychać? Na żywo Wojciech Orzechowski nadaje z Łodzi i będziemy sobie rozmawiać o tym, co ciekawego ostatnio słychać. O, dobrze, dobrze. Jest i Kamil Wronko, Manufaktura Mieszkań jest, Artur Siergiej, Daniel Red, Damian Nowiński. Bardzo się cieszę, moi drodzy, już setka nas tutaj jest. Dzisiaj szczególnie będziemy sobie omawiać i sytuację na rynku i podsumujemy to, co Ostatnio się ciekawego działo u mnie na YouTubie. W tym tygodniu będą jeszcze bardzo fajne filmy, które będziemy publikować, które będą nas rozwijać i udoskonalać. Natomiast. Podsumujemy sobie przede wszystkim to, co ciekawego było dotychczas, jeśli chodzi o wywiady, ponieważ tak dzisiaj stwierdziłem, że już 20 wywiadów z inwestorami na moim kanale. No to ja tak przypomnę: kanał Wojciech Orzechowski. Jeżeli go jeszcze nie polubiłeś, dawaj koniecznie lajka. Like I od pewnego czasu, czyli właściwie od 20 tygodni, co tydzień na moim kanale. Jest nowy inwestor, który zaczynał 3, 4, 5 lat temu. Inwestor, który był, który był absolwentem moich warsztatów. No i rozmawiamy, jak ich życie się zmieniło przez ten czas, co ciekawego zrobili. No to pewnie wiecie. A kto nie wie, no to trzeba wejść na YouTube'a i zobaczyć No tyle, ile ci się uda. No 20 filmów to już jest całkiem nieźle. Moi drodzy, Jarosław Nowakowski, witam wszystkich. Tomasz Królczyk, Kamil Wrąko, pozdrawiam z Bydgoszczy. Kamil, ciebie też pozdrawiam. Wiecie, co Kamil zrobił. Zadzwonił dwie minuty temu, ja odbieram i mówię: Kamil, szybko, bo muszę wchodzić na live. A. On mówi: No właśnie, cię nie ma, wszyscy czekają, a ciebie nie ma, więc Kamil, tym bardziej ciebie pozdrawiamy. Kamil Wrąko pretenduje do lidera naszej społeczności w Bydgoszczy. A też będzie na najbliższym maratonie. Nie wiem, czy wiecie, ale maraton Vivne jest zaplanowany. Właśnie na, na ten najbliższy czas. A ten najbliższy czas to jest to jest 28 marca. 28 marca kto jeszcze nie dołączył, droga do Miliona.com, albo Maraton i widzimy się w niedzielę niestety nie na żywo. Tak mieliśmy nadzieję, że się spotkamy na żywo, ale nie. I tam będzie też Kamil. Kamil też będzie opowiadał swoją historię, więc zapraszam was, żebyście byli, ale do tego jeszcze wrócimy. Łukasz Banaszek, Tomasz Królczyk, daje jedynkę, że tak słabo słychać, Tomasz, musisz podkręcić głos. Musisz podkręcić dźwięk. Marta Jakubek. Kurczę, Marta dzisiaj dzwoniła do mnie. Ja nie wiem, czy w końcu odzwoniłem, czy nie, ale Marta, jeśli nie odzwoniłem to po tym live'ie słyszymy się, dzwoń śmiało. Max Mańkowski był na ostatnim webinarze, pamiętam tego człowieka, a nawet napisał do mnie maila, że właśnie będzie startować z, będzie startować z, z warsztatami. Pozdrawiamy Annę Szelogowską, panią profesor z Zgiecha, która, która cały czas mnie gdzieś tam obserwuje i wspiera, a ja ją i naszych studentów w Szkole Głównej Handlowej, także pozdrawiam serdecznie. Kamil Jaworski, Rafał Kukula, Kamil Kaźmierczak, my jesteśmy mówieni. za godzinkę przychodzisz do mnie w odwiedziny. Jest Bruno Mars, no niesamowite, Aneta Nowak, Mister Janek, Artur Siergiej, Małgorzata Silki, no i bardzo się cieszę, że jesteście i będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o tym, co ciekawego słychać. Sylwia, pozdrawia Sulejówka. Krzysztof Żerek, witaj, ja też Cię witam serdecznie. Krzysztof Orzoł z Poznania, Michał C. Także tak, moi drodzy, dzisiaj jeden z uczestników warsztatów napisał, że potrzebna opiekunka do dziecka na czas lockdownu, więc jak znacie jakąś studentkę z Poznania albo studenta, który by się chciał zaopiekować, to dawajcie znać, a u nas na grupach dyskusyjnych masa różnych informacji się przewija, ludzie potrzebują różnych rzeczy, szczególnie dzisiaj w trudnych czasach, trzeba sobie pomagać nawzajem, więc i wykorzystuję dzisiejszy live do tego, żeby doznać może coś ciekawego. Wymyślicie. Kamil Pankowski, Krzysztof Oleksy, Krystian, dobry wieczór wszystkim. Bardzo się cieszę. Dajcie lajka, bo już startujemy z merytoryką. 245 osób nas, nas już tutaj jest, a dopiero 3 lajki. Słuchajcie, jak Wam się podoba moja złota opaska. Dzisiaj nadaję ze świeżo wyremontowanego mieszkania. Pewnie zdjęcia z tej nieruchomości będą niebawem w moi drodzy, w strefie nieruchomości. No pewnie, że w strefie nieruchomości. Ciekawe, czy mamy Anetę Nagler tutaj dzisiaj, redaktor naczelną, bo ostatnio na live z Albrechtem była. Ja podobno jej nie pozdrowiłem i była no, normalnie cała afera, że nie zwracam uwagi, więc moi drodzy właśnie to niniejszym czy nie i pozdrawiam Anetę Nagler, nieważne czy jest, czy nie ma. Rafał Kwaśniewski, hello. Czy to ten Rafał, który jest najwspanialszym elektrykiem w województwie łódzkim? Rafał, musi się odezwać, czy to ty, czy nie. Anna poszukuje mieszkania dla inwestora w Poznaniu. Więc taka sytuacja. Dobra, no to podsumujmy sobie, co się działo przez ostatnie 20 poniedziałków pod rząd. Jak wspomniałem, spotykaliśmy się z inwestorami naszymi. Pierwszy wywiad, taki nie do końca udany, 20 tygodni temu z Dariuszem Donatem, opublikowany 2 listopada, rzucił korporację dla własnej działalności w nieruchomości obecnie kilkudziesięciu najemców i projekt deweloperski. Będzie też na maratonie o tym, co... Mówiłem przed chwilą, że nasza konferencja, właśnie niebawem 28 marca, jeżeli chcecie, to bądźcie, Dariusz będzie opowiadał swoją drogę do miliona. W ogóle ten maraton 28 marca online będzie dedykowany dla tych, którzy chcą zaplanować swoją ścieżkę do miliona albo tą ścieżką kroczą droga do miliona, czyli obudź w sobie olbrzyma nieruchomości. I tak, moi drodzy, to wygląda. Ja dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają realizować ten webinar, szczególnie Zuzie i Michała. Michał właśnie się pokazał nam. Michał, pozdrawiamy Cię, on tam ukryty jest, ale jest i czuwa wspaniale. A Zuzia przed chwilą tam przemknęła, ale już jej nie ma, także już zamykam. Jak się Zuza pokaże, to jeszcze dam znać, bo przecież Zuza tyle rzeczy tu dla nas dobrych robi i obsługuje nas. No i wspaniale, bardzo się cieszę. Przechodzimy jeszcze do komentarzy, tylko ukryję ten właśnie duży, duży brand, okej. Okay, komentarze. Wojtek, jak ludzie dają takie ogłoszenia, to ja potrzebuję styropian po cenie z lutego. Tomasz styropian idzie w górę. Ja nie wiem, czy by ci się to udało, ale bardzo dobrze, że zamieściłeś to ogłoszenie. Dzisiaj tu wymieniamy się różnymi informacjami, więc jak ktoś... Potrzebuje czegoś, a dawajcie znać. Rafał Kwaśniewski przyznał, że to jest właśnie ten elektryk. On zawsze chórczy, obskakuje w wiele rzeczy, które go proszę. Czy to alarmy, czy to bramy zamykające, garażowe, elektrykę. Rafał, jak potrzebujesz zleceń, dawaj znać, że potrzebujesz kontakt do siebie i pewnie ktoś Cię wykorzysta. Mariusz Jurczyk, największy inwestor województwa mazur, Mazurskiego i Warmińskiego, też pozdrawiam. Niemcy pozdrawiają Michał Chapek, ale lecimy dalej i pierwszy Dariusz Donat był. To był taki jeszcze na wyczucie. Dariusz Donat to bardzo ciekawa osoba, bo on jest liderem wszystkich liderów w naszej społeczności. Lider to taka osoba, co pilnuje województwa i naszej społeczności. Dariusz tego robi w wszystkim, ale też wszyscy liderzy w Polsce wybrali go. Na osobę, która ma ich reprezentować i z którym mam kontakt, więc Dariusz, pozdrawiamy Cię serdecznie. Z Dariuszem był wywiad, właśnie 2 listopada. Potem Adam Grzymski, który robi kamienicę piłkarza w Łodzi. On dotychczas dowodził społecznością w Warszawie, teraz ustąpił ze względu na nawał pracy i swoje jeszcze dodatkowe wyzwania. W tej chwili robiona kamienica z Piotrem Matlińskim w Łodzi, kamienica piłkarza, tak zwana. Można zobaczyć, wygooglać sobie. Adam Grzymski opowiadał nam tydzień po Dariuszu Donacie, jak swoją drogę ścieżkę do miliona zaplanował, ale zarówno Dariusz, jak i, jak i Adam. Przeszli tą ścieżkę, więc jest wspaniała sprawa. Następnie trzeci z kolejności był Artur Nowak z Opola. Własna działalność gospodarcza w branży IT, działa w Opolu. Artur znowu ze swoją żoną dowodzą, jeśli chodzi o liderowanie w Opolu. Kamil Lesiuk następny był, jeden z piękniejszych nagrań, jedno z piękniejszych, bo on miał studio. Kamil Lesiuk, lider właśnie zachodnio-pomorskiego, z Moniką tam dowodzą. Następnie był Adam Jarysz. Zbyt goszczy też będzie na maratonie, będzie opowiadał swoją drogę do miliona. I potem pierwsza kobieta, Danusia Prochalska, która inwestuje na rynku w Katowicach, liderka Wiwn. Więc moi drodzy, Danusia Prochalska, wywiad z nią, z pierwszą kobietą, sześć tygodni po właśnie. Darku, Donacie, a następnie był Łukasz Masalon. Łukasz, niesamowity człowiek, który w 2015 roku zaczynał swoją przygodę we Francji jako jeden z pierwszych uczestników warsztatów, chyba był 30 z kolei. Największy zysk na mieszkaniu wygenerował 185 tysięcy złotych. Ale Łukasz to jest taki przedstawiciel naszej społeczności, gdzie wiele osób zastanawiało się, jak Łukaszowi pójdzie. No i Łukasz na tym ostatnim naszym wywiadzie chwalił się, że 30 mieszkań zrobionych, a teraz kierunek właśnie deweloperka i wynajem. Potem, moi drodzy, Mariusz stężały był, startował z jednym milionem długu. Potem zapisał się właśnie na warsztat inwestowania w nieruchomości, a dzisiaj ma na koncie ponad 400 najemców. 400 najemców w katerach pracowniczych i ciągnie swój projekt szkoleniowy z tego, z tego właśnie tytułu. Dziesiąty był Alex Weiss, ponad 100 flipów, projekty deweloperskie, Alex na Śląsku, niesamowita determinacja, działanie, przedsiębiorczość, no i wspaniały wynik. Następnie był Konrad Rusiecki, to był Gorzów Wielkopolski, wziął kredyt na szkolenie z warsztatów inwestowania w nieruchomości, a zarobił od razu po szkoleniu 55 tysięcy złotych zysku na jednym mieszkaniu. Dzisiaj chce realizować mały projekt deweloperski i to jest chyba jeden z takich uczestników, absolwentów, który do dzisiaj bardzo często dzwoni, pyta o różne rzeczy, bardzo się cieszę. Na drugim miejscu jest Przemek z Lubina, który tak często dzwoni, chociaż ostatnio jakoś właśnie nie dzwonił. Potem był lider Dolnośląskiego Kamil Wiśniewski, flipuje, prowadzi firmę z budownictwa pasywnego, i Dariusz Kusper, niesamowita osoba, która też będzie na maratonie, miał sieć lodziarni, przyszedł na warsztat inwestowania w nieruchomości i zaczął flipować, a na jesieni tamtego roku robił 21 inwestycji naraz. Blisko 100 inwestycji na koncie, ponad 4 miliony wygenerowanego łącznie z zysku, ale musiał się dzielić z inwestorami, no ale ten pierwszy swój milion zarobił, będzie też opowiadał o, o swojej ścieżce do rentierstwa, do wolności finansowej. Potem bardzo młody człowiek, Jacek Kłosiński z Trójmiasta wrócił z Anglii dla własnego biznesu. 15 inwestycji w półtora roku od szkolenia i dochodzą kolejne. To jest człowiek, który ma niesamowitą determinację, wspaniały obraz sytuacji. Będzie opowiadał właśnie też na maratonie w niedzielę swoją przygodę i swoją ścieżkę do pierwszego miliona. On pierwszego miliona jeszcze nie zrobił, ale będzie o tym opowiadał. Piętnasty z kolei był Patryk Sobczyk, rocznik 95. Dzisiaj ma ponad 100 inwestycji. Dowodzi z Patrycją Mależką w województwie poznańskim, to jest Wielkopolskim. Ponad milion zysku, ale Patryk no, 26 lat i to jest niesamowita charyzma. Młody człowiek, a jego kobieta, Patrycja, też wystąpi na maratonie, będzie opowiadać o swojej roli w całej tej ścieżce do wspólnego sukcesu. Piotr Głowacki był 16. Multiinwestor, działał na rynkach kapitałowych, a z nieruchomości zdobywał wiedzę właśnie u mnie. Dzisiaj szkoli z inwestowania na giełdzie. Kilkadziesiąt flipów na koncie i planuje projekty deweloperskie. Potem Patryk Sołtysiak. Patryk Sołtysiak był drugim uczestnikiem warsztatów w ogóle. W 2014 zapisał się na warsztaty. Pierwszy uczestnik w historii warsztatów, który sprzedał mieszkanie, osiągając 42 tysiące zysku. Dzisiaj. Przekazuje wiedzę ze szkolenia na pierwotnym. Właśnie też za tydzień chyba mają, mają szkolenie na pierwotnym. No i wspaniałe sukcesy. On na tacy dzisiaj przekazał uczestnikom warsztatów ponad 350 okazji inwestycyjnych razem z Maciejem Welmanem Więc trzymam chłopaki za Was, kciuki, dobrze idziecie. Kto nie oglądał tych filmów, koniecznie musicie się z nimi zapoznać. Potem był Patryk Gogacz, wykonał ponad 1000 remontów i o tym opowiadał na wywiadzie ze mną. A 19 był Michał Cal. Rzucił dobrą pracę na etacie. Już po drugim flipie pozostawił, postawił wszystko na jedną kartę, zaczynając swoje działania w nieruchomościach. Flipuje w całej Polsce, głównie w Zielonej Górze. A dzisiaj współpracuje z Agencją Naszą Nieruchomości, którą rozwijamy z GUD Nieruchomości. Ma swoje własne biuro projektowe. Dzisiaj w ogóle dzwonił do mnie jeden z absolwentów warsztatów, który też przyłączył się do naszej Agencji Nieruchomości GUD. No i jest z tego powodu. Przeszczęśliwy, więc to jest też no, niesamowite. No i tydzień temu była Apolonia Aleksandrowicz od pracy w kancelarii prawnej do własnego biura nieruchomości. Film z pierwszego mieszkania jest na YouTubie. Blisko 100 tysięcy złotych zysku. I kolejny wywiad będzie w poniedziałek o godzinie 17. To takie podsumowanie tego, co działo się przez ostatnie 20 tygodni na kanale YouTube, gdzie miałem wywiady z inwestorami, absolwentami, którzy opowiadali o swoich nieruchomościach. Moi drodzy, widzę tutaj na czacie, że sytuacja w re. Ja teraz przez kolejne 10-15 minut poświęcę czas na przedstawienie sytuacji na rynku. Zobaczymy, co tam ciekawego słuchać we wskaźnikach. Mam te dane przygotowane właśnie przez Michała. Dziękuję ci, Michał, serdecznie. I przepatrzymy się temu. Grzegorz pyta, co jest lepsze formalnie i czasowo, flipy czy budować domy na sprzedaż. No domy wymagają większego zaangażowania kapitału i są wolniej ratowalne, Grzegorz, ale, ale też dają radę, szczególnie że dzisiaj te domy cieszą się dużym powodzeniem. Natomiast no ja na pytania będę odpowiadał za 15 minut. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, będzie można. Rozmawiać, przypominam, że tydzień temu, we czwartek, no to nie cały tydzień, był wywiad z Pawem Albrechtem u mnie na kanale. Kto też nie widział, może sobie film zobaczyć. Jest Patryk Sobczyk, przybił Żuwika, bardzo się cieszę. Max pisze, że oglądał każdy wywiad. A Robert pyta, o czym właściwie jest ten webinar. No to nie jest webinar, mamy dzisiaj live, gdzie podsumowałem ostatnie 20 tygodni, co się działo na kanale YouTube. A teraz będę opowiadał, co się dzieje w gospodarce. I porozmawiamy sobie, jaki to ma wpływ na nasze nieruchomości. Moi drodzy, Patryk już tu zapowiada, że jak wrócą spotkania nieruchomościowe, to organizujemy wspólnie z WIWN w Poznaniu spotkanie regionalne. Także bardzo się cieszę z tego powodu. No i co tam ciekawego? pozdrawiamy Jędrzeja Przygodskiego, Artura Nowaka, który dotarł do nas właśnie. I Mikołaj, Patryk, nie przesłałeś linku, chyba, że tylko ja nie widzę. Dobra, okej. Okay. Przechodzimy sobie dalej do podsumowania informacji, co się dzieje ciekawego, no bo znowu nasz nas rząd zamyka. Zrobili um, trzy razy więcej badań na koronawirusa. Okazało się, że jest trzy razy więcej zachorowań, niż gdy badań robili normalnie. No i mamy lockdown. Lockdown jest bardzo potrzebny, bo idą święta, więc trzeba ludzi pozamykać. Ale trzeba to zrobić wcześniej, więc się robi więcej testów po to, żeby było więcej zachorowań. A dzięki temu zamykamy wszystkich na święta. I jak to się ciekawie złożyło, że właśnie lockdown jest przez święta, natomiast trwa tylko do 9 kwietnia, bo 10 kwietnia, wiadomo, trzeba święcić święto, a więc trzeba wyjść na ulicę i zrobić różnego rodzaju pochody, wtedy na pewno się nikt nie zarazi. Ale to ciekawe, bo ja dzisiaj byłem w Biedronce i kurczę, tam są takie tłumy, no aż dziwne, że tam nie wprowadza się żadnych obostrzeń. A przecież są kasy samoobsługowe i ludzie wszędzie tam kichają. No, nie wiem, dla mnie jest to dziwne, że w hotelu nie można nocować, że w restauracji nie można przebywać. Jest to dla mnie wręcz skandaliczne i prowadzi do, powoli do upadku polskiej gospodarki, jeżeli będziemy sobie to tak z tym pogrywać. No jak w hotelu się można zarazić, jeżeli każdy odrębnie śpi? Przecież można byłoby wyłączyć te pokoje co drugi dzień z użytkowania, można byłoby je ozonować. Dla mnie to jest absurd, że hotele, czy kwatery są pozamykane. A ludzie i tak znajdą wymówkę, żeby wyjechać na święta i gdzieś tam spędzać ten czas w górach, czy, czy gdziekolwiek. Bo tak było przecież poprzednie święta. Więc no to jest dziwne. No ale dobra, okej, okay, moi drodzy, chciałbym, żebyście napisali na, na, w tej chwili na Facebooku, na czacie, czy na YouTubie, czy według Ciebie jest. Pandemia, czy nie ma tej pandemii? Ja nie neguję, że, wirus, że wirusa nie ma. Ten wirus jest, ale według mnie on nie przynosi tyle szkód, co normalnie można byłoby zauważyć w trakcie pandemii. Więc mówcie, moi drodzy, czy ta pandemia u was jest, czy nie ma, czy widzicie, dostrzegacie, czy godzicie się z tym, czy nie. Jeżeli godzicie się, to też piście. Ja się zgadzam z tym, co rząd robi, ja się zgadzam. Tak, faktycznie tak jest dobrze, że się dzieje tak, jak się dzieje. Więc, moi drodzy, piście, piście. Krzysztof Hornicki właśnie napisał, że przewidziałem kryzys na 2023, ale przedwcześnie. wcześniej. Nie, Krzysztof, on nie przyszedł. Jego tu przywieźli. Przywieźli go z Chin i doprowadzili do tego, że mamy kryzys. Także już widzę wasze komentarze. Wirus jest, ale nie taki strasznie, jak go nazywają. Jest pandemia, jest dużo krzyku, więc tak, moi drodzy, nie zadawajcie teraz pytań, bo lecimy przez sytuację co się dzieje w gospodarce. Jak sobie przelecimy przez to, co się dzieje w gospodarce, będziemy mieli moi drodzy jakiś obraz na to. Mamy przegląd prasy z całego marca 2021, aż do dzisiaj. Inflacja w Polsce z 50%, z 50 prawdopodobieństwem w tym roku ukształtuje się w przedziale 2,7 do 3,6%. W kolejnym roku będzie trochę niższa. A w 2023 2,2 do 4,2, czyli duża rozpiętość, wynika z najnowszej projekcji Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. A więc mamy informację, że inflacja mamy 2,7 do 3,6%. Ja nie do końca się z tym zgadzam. To jest oczywiście przegląd prasy, to co się dzieje w prasie, to co prasa donosi, ale kurczę, moi drodzy, napiszcie mi według. Według Ciebie, według Ciebie, napisz, jaka jest inflacja. ja zobaczę, co jeszcze o pandemii, żeście napisali. Jaka według Ciebie jest, jaka jest inflacja? Bo według mnie, ja bym powiedział, że w okolicach dzisiaj 11%, ale, ale oczywiście każdy może mieć swoje zdanie. Dużo krzyku, wirus jest, ale pandemia bym tego nie nazwał. Łukasz napisał, że babcia bardzo ciężko przeszła przez wirusa i płuca zwapnione. Nie negujemy, że wirus jest. Dariusz Lewandowski witam. Daniel Rec mówi, że nie zgadza się z tym, co rząd robi. Skutki gospodarki, dla gospodarki są katastrofalne. Pandemia z grypą nie ma. Celowo chodzi o byt firm. Wirus jest, pandemia również. Nie godzimy się. Pandemia jest i potrwa jeszcze minimum dwa lata. Lockdown będzie do 4 maja. Pani profesor nam podpowiada. Dziękujemy za tę informację. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Ale pewnie z przerwą na, na 10 kwietnia lockdown do 4 maja. Nie wiem, zobaczymy, czy tak będzie, ale chciałbym też, żebyście zabrali zdanie, jeśli uważacie, że jest inaczej, bo tu nikt was za to nie zje. Więc, jeżeli uważacie, że, że pandemia jest i że, i że faktycznie wirus zabija wszystkich po kolei, to dajcie znać. Tomasz napisał, że rząd wykorzystuje to do własnych, do własnych tutaj interesów. Tomasz pyta, ale jak to możliwe, żeby zrobić trzy razy więcej testów i było trzy razy więcej zachorowań? To chyba jakaś wyższa matematyka. No nie, no jeżeli robimy tysiąc testów i wychodzi, że jest trzy tysiące zachorowań, no to jak zrobisz. Nie, nie, jak robisz. Czekaj, załóżmy, dziesięć tysięcy testów i wychodzi, że jest tysiąc zachorowań, tak? Tak, zrobisz dwadzieścia tysięcy testów, to będzie. 2000 zachorowań, czyli wraz z ilością tych testów, no jednak wyjdzie statystycznie więcej, no a nam podają ile jest zachorowań, więc jeżeli zwiększą liczbę testów, no to tych zachorowań wychodzi więcej, nie? Podziemny ruch oporu się mano. no. i mamy Miron pisze, że 10%, Robert, że 10%, Paweł Karwacki 3,5 do 4. Maks ehm, 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 Majkowski około 5, Piotr 10, Renata nawet 15 daje. Taka jak wzrost kursu euro Zuzanna napisała wysoka 80%. Jakobinę tobiasen 9 do 12, 13, 8. Ja bym powiedział że nawet 20% Piotr Cicki. Bartosz Biedka napisał, że lockdown jest u nich od, od grudnia, ale Bartosz to mów, gdzie jesteś? W szpitalu w Kielcach brak miejsc na oddziale dziecięcym. Większość to COVID. No, to jest bardzo ciekawa informacja. Chociaż podobno część szpitali stoi pustych. Piotr Zalesiński, cześć, Wojciechu. Tomasz mówi, że to żart. Ok, Rafał, hej. No i Rafał pisze, że ok. No więc dobrze, No mamy tak z tą inflacją, jak mamy. Ja też zauważam, że ona zbliża się do 10, natomiast. Oficjalnie Departament Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego no twierdzi, że to jest, że, że w tym roku będzie maks do 3,6%. Inflacja bazowa w lutym wyniosła 3,7%, wobec 3,9% w styczniu podał Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dniu 3 marca otrzymała wszystkie stopy procentowe. Narodowy Bank Polski na niezmienionym poziomie. Referencyjna stopa nadal wynosi 1,1% w skali rocznej, podał. Narodowy Bank Polski w komunikacie. Następnie niskie stopy procentowe zostaną w Polsce na długi czas, powiedział w czwartek w trakcie seminarium M. Bank Case, członek Rady Polityki Pieniężnej Eugeniusz, Gantar, Gatnar, Eugeniusz Gatnar. To jest we czwartek, czyli, że niskie stopy pozostaną na długi czas. No na pewno, bo trzeba gospodarkę stymulować. A to właśnie robi się też niskimi stopami procentowymi. PKB w czwartym kwartale 2020 spadł o 2,8% rok do roku. Mhm. Agencja ratingowa Fitch podwyżyła prognozę wzrostu PKB Polski na obecny rok do 4,1% z szacowanych 3,3%, a na 2022 przewidują 4,7%. Co jest niższe o 0,4 punktu procentowego w stosunku no, do tego roku. Mhm. Narodowy Bank Polski według Fitch podwyży w 2022 roku główną stopę procentową, łącznie o 20%. O tak? przy inflacji na koniec tego roku na poziomie 3,5%. No więc mamy takie informacje, które na razie są optymistyczne, jeśli chodzi o, o sytuację w gospodarce i o produkt krajowy brutto. Sopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,5%. Wobec 6,2% w grudniu 2020 podał Główny Urząd Statystyczny. To, co ciekawego słychać na rynku pracy, to jest to, że no Bezrobocia jako takiego nie ma, ono nie wzrasta, ale też podobno jest o wiele mniej miejsc pracy, mniej miejsc do wyboru, gdzie można pracować. Przedsiębiorcy niechętnie dzisiaj zatrudniają nowych pracowników, no więc na pewno może być coś z tym problematyczne. Michał Prędki napisał, jak to jest, że mamy COVID, a nie mamy zachorowań na grypę, i nie mamy nagle żadnych innych chorób. Michał, też, że 5% inflacja. Ciekawe, jak rozwinie się sytuacja hotelarzy, czy dadzą radę, czy też będą sprzedawać interesy, które kto je będzie nabywać. No to jest bardzo, bardzo ciekawe. To jest realizowana usta, ustawa 447. Lecimy dalej z informacjami, co w prasie. Stopa. Bezrobocia w 2021 roku utrzyma ten poziom 6,5%. Powiedział podczas wystąpienia w semie wiceminister rozwoju pracy i technologii Robert Komanek. To są wskaźniki, które nie prowadzą na razie do kryzysu, a kryzys może zaszkodzić nieruchomościom i może się stać, że ceny nieruchomości spadną. Ja to może przypomnę, jaki może być scenariusz. Ja takie dwa scenariusze wyróżniam, kiedy ceny nieruchomości mogą spaść, i to jest rok 2021. Po pierwsze, zbyt długi lockdown, który teraz mamy, zbyt długie zastraszanie naszej społeczności, trzymanie jej w szachu, czyli ograniczenie mobilności, ono może sprawić, że będzie mniej chętnych do kupowania mieszkań. Jeżeli jest mniej chętnych, no to mamy mniejszy popyt. Jeżeli mamy mniejszy popyt, to pytanie, na ile ten popyt jest niski i czy on doprowadzi do spadku cen? Bo kiedy ceny obniżamy, wtedy, kiedy nie możemy sprzedać mieszkania. Tak. To jest, to jest pierwszy scenariusz. Ja, jako przeciętny Kowalski, chcę wystawić mieszkanie, na sprzedaż się ono się nie sprzedaje. Ile jestem czasu w stanie wytrzymać, żeby to mieszkanie się sprzedało? Czy ja jestem w stanie wytrzymać miesiąc, dwa, trzy, pół roku? No i teraz wiadomo, że niektórzy po miesiącu już będą chcieli szybko opuszczać ceny, niektórzy wytrzymają trzy miesiące. Ja myślę, że te trzy miesiące to jest takie bezpieczne. I te trzy miesiące, jeżeli w tych trzech miesiącach lockdown znika, no to popyt wraca do normy i raczej nie ma sytuacji i strachu takiego, żeby no, przeciętny Polak chciał obniżać cenę nieruchomości, a cenę nieruchomości będzie można obniżać właśnie wtedy, kiedy za długo mieszkanie się nie sprzedaje. Przy czym trzeba pamiętać, że z drugiej strony są jeszcze inwestorzy, ci, którzy chcą ulokować gotówkę właśnie w nieruchomościach. To są także fliperzy, którzy czekają tylko na okazję. Więc jak przeciętny Polak obniża coś o 10%, na przykład mamy sprzedaż mieszkania za. 250 tysięcy i nagle widzimy, że cena spada o 25 tysięcy, to jest 10%. czyli Załóżmy, przy 6 tysiącach za metr spada do 5400. To pierwsze co, to inwestor, który czeka na wyłapanie perełki, on bach i przejmuje tą nieruchomość. I teraz takich inwestorów w regionie mamy 20 do 50 w mieście wojewódzkim, którzy czekają na przejęcie perełki. A więc jeżeli 50 przeciętnych Polaków zdecyduje się na obniżenie ceny, to inwestorzy zgarną tą nieruchomość z rynku i wcale nie będzie zauważalny spadek cen nieruchomości, bo to tylko niecierpliwy Polak, niecierpliwy Kowalski wystawił nieruchomość na sprzedaż, ale inwestor Bach capnął. I teraz, jeżeli by taka sytuacja potrwała dłużej i więcej Polaków by zdecydowało się obniżyć cenę, a już nie byłoby chętnych inwestorów, będzie skutkować to zauważalną, zauważalnym spadkiem cen nieruchomości. Bo ceny ofertowe mamy cały czas na tym samym poziomie. Czasami gdzie niegdzie spada cena oczywiście transakcyjna. Ale my tego często nie zauważamy, bo ona bardzo szybko znika. Przecież mamy te programy do wyłapywania perełek, mamy też m, m, pośredników, którzy tylko czają się, fliperów, inwestorów, no i właśnie tych, którzy mają gotówkę nadmiar gotówki chcą tą nieruchomość przejmować. I to jest pierwszy scenariusz. Jeżeli lockdown potrwa za długo, jeżeli bezrobocie będzie wzrastać, jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, to szybko może się okazać, że ceny nieruchomości będą spadać. Ale najpierw musi być oddźwięk. Albo na giełdzie, albo musi być w gospodarce. Musi się to odbyć w tych wskaźnikach, które, w tej, o których mówimy. No ale jak na razie PKB będzie dodatnie i będzie w miarę pozytywne. Stopy procentowe będą utrzymane na niskim poziomie, co stymuluje i do zakupu również nieruchomości, bo kredyty mamy tanie. Inflacja no niby na niskim poziomie, ale ona jeszcze, nawet jakby w rzeczywistości była 10%, to... No to ona sama z siebie jeszcze niewiele spowoduje. No i mamy oczywiście stopę bezrobocia, która jest na normalnym, standardowym poziomie, czyli nie ma co na razie się tutaj zastanawiać. Z drugiej strony mamy dużo gotówki na rynku, która była dodrukowana w tamtym roku, a więc ta gotówka czeka, żeby gdzieś wpłynąć. Są firmy, które kwiczą, ale są firmy, które mają 80 milionów. Na kontach i nie wiadomo co z tym zrobić. Do mnie zgłaszają się tacy inwestorzy, którzy właśnie mówią: Dostaliśmy linię debetową, dostaliśmy linię kredytową, mamy swoje środki, wyciągnęliśmy pieniądze skądś tam albo z giełdy, albo z nieruchomości. W co możemy inwestować? Są naprawdę grube pieniądze. A więc to powoduje, że tak łatwo ten rynek się nie załamie. A patrząc na te wskaźniki, o których sobie mówimy, no raczej źle nie będzie. I teraz idziemy w drugą stronę. Drugi scenariusz, bo ten był pierwszy, tak, kiedy może nastąpić załamanie na rynku nieruchomości, ale mamy też z drugiej strony rynek pierwotny, który też jest odpowiedzialny za utrzymywanie cen na rynku. I przypomnę historię sprzed 12-13 lat, gdy przyszedł kryzys, firmy deweloperskie zaczęły padać jak, jak muchy. To doprowadziło do sytuacji, że rynek wtórny musiał zareagować obniżeniem cen, ponieważ deweloperzy wyprzedawali mieszkania, bo widzieli, że idzie kryzys. Inwestorzy, którzy porezerwowali mieszkania, zaczęli się wycofywać, ale wtedy była całkiem inna polityka sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym i tym to zaowocowało, że ceny nieruchomości spadły. To jest ten drugi scenariusz. Czekamy, żeby deweloperzy zaczęli padać. Czekamy, aż zaczną opuszczać ceny nieruchomości czekamy, aż ten rynek pierwotny spadnie. To jest ten drugi scenariusz. Ale czy ten drugi scenariusz dzisiaj jest możliwy? To jest pytanie właśnie do Ciebie. No, jeżeli PKB jest w porządku, jeżeli stopy bezrobocia są, stopa bezrobocia jest nam w miarę równym poziomie. Jeżeli nie ma tych przesłanek, to kiedy deweloper może paść? Jeżeli dzisiaj jednak rząd przez te ostatnie lata wprowadzał obostrzenia, które sprawiły, że deweloperzy teraz muszą, muszą spełnić pewne, oczy, o, 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 pewne wymagania co do budowlanki. Czyli jedno z takich głównych to trzeba mieć 25-30% wkładu własnego, żeby otrzymać kredyt deweloperski. Trzeba mieć sprzedane mieszkania. Następnie trzeba moi drodzy. Mieć tych mieszkań trochę zarezerwowanych, a pieniądze wpływają na rachunek powierniczy i są chronione. To jest całkiem inna sytuacja niż miała miejsce 12 lat temu. A poza tym przyjrzyjmy się, co się dzieje u deweloperów. U deweloperów rosną ceny produkcji mieszkania, bo rosną ceny materiałów budowlanych. Przed chwilą tutaj ktoś chciał kupić steropian po cenach z lutego, a więc ceny idą w górę. Jeżeli jest ta inflacja, no bo tak przypomnijmy, jak się mierzy inflacja. Inflacja to jest, to jest wzrost wartości. Określonego koszyka dóbr. Oczywiście, co wsadzimy do tego koszyka, to też tą inflację możemy sobie manipulować. No więc wyrzucamy cytryny, wyrzucamy masło, a wrzucamy rzeczy, które nie podrożały. No na przykład serek, nie? Biały, który tam na przestrzeni czasu jakoś specjalnie nie podrożał, albo serek homogenizowany, albo mleko. I wtedy już teraz widać, inflacja jest na całkiem dobrym poziomie. Ale oczywiście możemy sobie do koszyka wrzucać różne rzeczy. Jak weźmiemy na przykład usługi fryzjerskie. Jak skoczyły przez ostatni rok, czy usługi za wywóz śmieci, czy za energię elektryczną, to okazuje się, że to skacze dosyć mocno. No i teraz taki deweloper też jest uzależniony, bo rośnie cena materiałów budowlanych, ceny materiałów wykończeniowych i jeszcze rośnie cena, koszt. koszt, koszt koszt zatrudnienia, czyli koszty specjalistów, koszty pracowników. Dzisiaj, no niestety, przez lockdown masa ludzi ze wschodu uciekła, nie ma ich, a więc pracodawcy walczą o pracownika, podwyższają wynagrodzenia. A jak podwyższają wynagrodzenia pracownikowi, to musi to skutkować podwyższeniem cen. A jak rośnie cena na rynku pierwotnym, to i będzie rosła na wtórnym. A więc dzisiaj nie ma przesłanek w drugim scenariuszu do tego, żeby ceny nieruchomości spadły. No i ja teraz zerknę na komentarze, co tutaj ciekawego. Pracuję w biurze nieruchomości i mam znajomych pośredników. Po godzinach sama szukam okazji, ale też takich z Podlady. Agata, jestem z łodzi, szukam fajnego mieszkania, ok? Opłata adiacenska od wzrostu ceny nieruchomości i dalej warto. Na razie opłaty adiacenskiej nie ma, więc nie rozmawiamy o tym. Wojtek, nie boi się podatku katastralnego? Małgorzata Frankowska. Dzieje się w tym temacie ostatnio 30 marca. Być może rząd tam wymyśli, zaskoczy. Może, ale ja o tym podatku i strachy o tym podatku mam już od wielu, wielu lat. No i moi drodzy, to wszystko zależy, czym to będzie skutkować. No bo, no, no bo czym może skutkować? Że co? Że jak nas obciążą? No, 20% w skali roku od kolejnego mieszkania? Raczej nie sądzę, że 20% taki podatek miałby być. No, chyba nie, bo jeżeli tak będzie, to poskutkuje to wzrostem o 20% czynszów, bo przecież inwestor to przerzuci na końcowego klienta. Więc jak ja mam 5 mieszkań na wynajem i mi rośnie cena, i jakby narzucają mi dodatkowy podatek, to ja go przerzucam na osoby, które. Które wynajmują mieszkanie, no i oni będą musieli za to zapłacić. No ale nie chcę się wypowiadać, Małgorzata, jeszcze na tą chwilę. Poczekajmy, zobaczymy, co będzie na ten temat. Ja, Jack sparał, mówi: Paliwo skoczyło do góry, to wszystko pójdzie do góry, bo trzeba ten towar dowieść. Okej, okay, no i tak, moi drodzy. Niestety za te wszystkie podwyżki zawsze płaci klient, to prawda. 500 tysięcy wkład własny, flipy czy inwestycja deweloperska. Wojciech pyta. Ja myślę, że przy 500 tysiącach to bym poszedł jeszcze we flipy. Okej, okay, moi drodzy, więc lecimy dalej. Lecimy dalej. Agnieszka pyta, jakie jest 5 kroków do pierwszego miliona, i za chwileczkę o tym będziemy mówić. Najpierw skupiliśmy się na tym, co było przez 20 tygodni na moim kanale YouTube i o tych historiach, i na podstawie tych historii powiem o 5 krokach do pierwszego miliona, ale teraz jeszcze analizujemy sytuację na rynku i za chwilę o tym będziemy mówić. Z rejestru Regon w lutym wykreślono 14 tysięcy firm, o 39% mniej. Miesiąc do miesiąca podał w czwartek GUS. Nie mam informacji, ile w tym czasie założono firm, jaki jest bilans ostateczny. No natomiast są to firmy, które pewnie nie poradziły sobie z naszą sytuacją, którą mamy. W pierwszej dekadzie marca zarejestrowano w Polsce 18% więcej rok do roku nowych samochodów osobowych i dostawczych, podał Związek Polski Związek Przemysłu Motorowego. Stopa bezrobocia liczona według badania aktywności ekonomicznej ludności wyniosła w Polsce w czwartym kwartale 3% w stosunku do 3,3%. Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro 45,7% w porównaniu do 45,4%. To jest słabo, czyli nasza gospodarka w Unii Europejskiej niestety spadła poniżej 50 punktów, więc nie jest za wesoło. Natomiast w sektorze przemysłowym Strefy euro przygotowany wynik przez Market Economics wyniósł w lutym 57,9% punktu wobec 54, i to jest i to jest optymistyczne. Natomiast co w Polsce? Wskaźnik PMI dla w Polsce dla polski wzrósł do, do 53,4, co jest bardzo optymistyczne i to też potwierdza, że nasza gospodarka będzie utrzymywać się dobrze. Będzie, będzie na dobrym poziomie, będzie się rozwijać. Raczej nie idziemy w tym kierunku jakiejś zapaści, depresji czy recesji, o czym była mowa dokładnie rok temu. Lutowy odczyt wskaźnika PMI pokazał, że w polskim przetwórstwie kontynuowane jest dynamiczne ożywienie, dla którego bariery stanowią kwestie podażowe. W takich warunkach w najbliższych miesiącach presja kosztowa produkcji może pozostawić, pozostawać na podwyższonym poziomie, oceniają ekonomiści. W dłuższym horyzoncie powinna ona jednak być łagodzona przez oczekiwaną stopniową normalizację warunków gospodarczych, i to też jest. Optymistyczne. Jeszcze tak patrzę tutaj, zanim przejdziemy sobie do tych naszych pięciu e, kroków do dobrobytu, do tego naszego miliona. Co my mamy? O, jeszcze w kredyty jest fajny wynik. W czwartym kwartale 2020 banki udzieliły 53 tysiące kredytów mieszkaniowych, czyli 10% więcej niż w poprzednim kwartale. A w całym 2020 udzieliły ponad 204 tysiące kredytów hipotecznych, czyli prawie 10% mniej niż rok wcześniej i nie jest to jakiś bardzo wielki spadek ten 10% w stosunku do tej naszej pandemii. Ok, Natomiast w lutym odnotowano na rynku kredytów mieszkaniowych dodatnie dynamiki, zarówno wartości, jak i liczby udzielonych kredytów. O, to jest dosyć optymistyczne. Średni koszt budowy mieszkania w czwartym kwartale wzrósł do 5 tysięcy. Podał GUS. No, Ronson Development oczekuje, że popyt na mieszkania pozostanie stabilny w 2021 roku. Ja w Ronson Development akurat mam zarezerwowane dwa mieszkania, więc super sprawa. No i co ciekawego, i właściwie chyba z tych najważniejszych informacji, to wszystko ceny na, rynku, ceny na rynkach pierwotnych utrzymują się bez zmian. Raczej w 2021 roku mamy wzrosty cen ofertowych mieszkań. Podczas w dwóch poprzednich latach styczniowa korekta niż rzadko przekraczała 1%. A w styczniu 2021 mieliśmy do czynienia z masowym wzrostem oczekiwań deweloperów. Podwyżki liczone w relacji miesięcznej wahały się 0,5% w Poznaniu, Lublinie, Gdańsku po ponad 3% w Katowicach. Moi drodzy, więc i na rynku mieszkaniowym, i w całej gospodarce jest dosyć optymistycznie. No i to zachęca nas, inwestorów, do jednak wyszukiwania tych perełek i inwestowania. Więc, moi drodzy, jest to raczej pozytywna informacja. Witam wszystkich, którzy w tej chwili dołączyli do nas. Dołączył też Aleksander Weiss, o którym opowiadałem na jednym z wywiadów, o czym wspominałem. Ja tylko dodam, że. To dzisiejsze nasze 40-minutowe spotkanie dotyczyło w 20 minutach o podsumowaniu, co się działo na YouTubie przez ostatni czas, zaproszeniu na maraton, który jest w niedzielę, gdzie spotkamy inwestorów, którzy będą opowiadać o swojej drodze do miliona. Teraz podsumowaliśmy gospodarkę, dosłownie 20 minut, co się dzieje, bo chyba to jest bardzo istotne dla. Dla wszystkich, żeby poruszać te tematy, bo ja nie zawsze mam czas na to, żeby siedzieć i grzebać, co się dzieje. Natomiast kiedy mamy ten wynik pokazany, jest to o wiele łatwiejsze do, do przeanalizowania. I ponieważ do ciebie na pewno docierają słuchy z różnych źródeł, no to jeszcze jak Orzechowski powie swoje zdanie, przeczyta i coś skomentuje, to myślę, że to jest ok. Słuchajcie, przedstawiłem też dwa scenariusze, kiedy ceny mogą spadać na rynku pierwotnym czy wtórnym. Jeżeli taki scenariusz i odpowiedź przemawia do Ciebie i zgadzasz się z tym, dawaj lajka, like bardzo proszę, bo to jest akurat najlepsze wynagrodzenie za czas poświęcony dzisiaj. To jest chyba najlepszy, moi drodzy, moment, żeby dać lajka, like jeśli jeszcze nie dałeś. Mamy prawie 400 oglądających, a ja cały czas przypominam, że w niedzielę mamy Maraton Wiwn. Dotychczas konferencja skupiała tysiąc osób w jednym miejscu. W tym roku mamy ją online ze względu na... Obostrzenia, ale kilkunastu prelegentów co 30, co 30 minut będzie opowiadać o swoich trudnościach, jakie mieli podczas inwestowania, podczas swojej drogi do miliona, jak tą drogę zaplanowali, jak to życie ich wyglądało, ile czasu poświęcili, co osiągnęli. Myślę, że to jest nieoceniona wiedza, wspaniała wiedza, gdzie na żywo, żadnych nagrań, na żywo ściągamy ich do łodzi. I będą dawać porady, będą opowiadać, będą chwalić się swoimi sukcesami i motywować, inspirować, opowiadać o swoich błędach, których trzeba unikać. Więc jeśli jeszcze nie zarezerwowałeś, mój drogi, czy moja droga, biletu na to wydarzenie, to zapraszam, dlatego że droga do miliona, między innymi, ma hasło: obudź sobie olbrzyma nieruchomości. I o tym będziemy działać. Wspiera nas Łukasz Milewski. Dziękuję serdecznie. To człowiek, który zorganizował największą konferencję w Polsce. A szczegóły tej konferencji możecie zobaczyć pod adresem droga do miliona.com. Natomiast w komentarzach już pojawił się oczywiście taki komentarz, w którym było pytanie: kiedy przechodzimy do najważniejszej odpowiedzi w tym webinarze, a mianowicie. Jakie to są te kroki do pierwszego miliona? Te pięć najważniejszych kroków, moi drodzy, on, on, te kroki są dosyć oczywiste, chyba dla wszystkich, bo tak. Po pierwsze, można wykorzystać nieruchomości w swojej ścieżce do osiągnięcia wolności finansowej. Można. O tym mówił Robert Kiyosaki. Ja w 2005 roku byłem zarażony jego książkami. Jeżeli wy też czytaliście jego książki, dajcie na czacie informacje, jakie książki czytałeś Roberta Kiosakiego, co cię zainspirowało i jaką książkę jego polecasz. On pokazał, że za pomocą nieruchomości można dojść do wolności finansowej. Pokazał, pokazał to dokładnie w grze cashflow. Ja tego nie wyczytałem w książkach. W książkach wyczytałem strategię, którą realizuje m.in. mój przyjaciel Jakub Midel. Co do wyrazu tego wszystkiego, jestem bardzo mocno przeciwny. Chociaż z Kubą w tamtym tygodniu wypiłem kawę i przygotowujemy niebawem bardzo fajny wspólny projekt dla internautów i, i dla wszystkich. Ale co Kuba mówi, zadłuż się po pachy, zadłuż się po uszy. Kup w kredycie nieruchomości i osiągaj dodatnie przepływy pieniężne. I czekaj te 20 lat, aż ci się ta nieruchomość spłaci, a w międzyczasie bądź narażony na wzrosty stóp procentowych, podrożenie kredytu albo niestabilność w najmie. Co mamy? Sytuację dzisiaj, taką sytuację mamy, że niektórzy niestety mają problemy. Więc na, na, przy wynajmie długoterminowym, ale i krótkoterminowym też. Ja byłem przeciwnikiem tego, dlatego że w tamtych latach, 2005-2006, nie było to do zrealizowania tak prosto, ze względu na to, że właśnie stopy procentowe były wysokie, kredyty były drogie, a więc ratę płaciłem wysoką. Brałem kredyt na 200 tysięcy i płaciłem tej raty 1200 zł, a nieruchomość można było wynająć za półtora tysiąca. Jaki przepływ dodatni? 300 zł, a odprowadzić od tego jeszcze podatek, a jeszcze zapłać za miesiące, w których nie ma um, um, najemców. No i to się robiło problematyczne. Przy kilku mieszkaniach za bardzo nie dało się zarabiać. Natomiast Robert Kiosaki pokazał swój scenariusz w grze cashflow. Co pokazał? że niezależnie jak startujesz z jakiego poziomu, czy jesteś lekarzem, pielęgniarką, policjantem, czy tam nauczycielem, masz te same możliwości. Masz zdolność kredytową, ale tą zdolność możesz wykorzystać do zakupu nieruchomości po to, żeby ją sprzedać. Robert Kiosaki pokazywał, że swój majątek można pomnażać za pomocą giełdy. No dzisiaj to i za pomocą kryptowalut być może. I mm, oczywiście forexa, ale to jest bardzo ryzykowne. Mówił, że można zrobić swój biznes i go sprzedać, ale to jest bardzo trudne. Natomiast z nieruchomościami jest całkowicie inaczej, dlatego że nieruchomości, tak jak on sam pokazał, po prostu kupujesz nieruchomość, remontujesz ją albo imię, wystawiasz na sprzedaż i sprzedajesz, ale wykorzystujesz swoje umiejętności. A także niewiedzę sprzedającego. Jeżeli ty jesteś specjalistą, a sprzedający ma nie wiedzę, nie jest specjalistą. Dlaczego on nie jest specjalistą? Bo taką transakcję robi raz w życiu. Mamy 38 milionów Polaków. Mamy y, sytuację taką, że y, jest w Polsce ponad 20 milionów mieszkań. I ludzie się przeprowadzają, zmieniają. Niektóre nieruchomości się burzą, niektóre stawiają od nowa. Niektórzy chcą się pozbyć nieruchomości. I co się wtedy dzieje? że ktoś, kto nie ma tej wiedzy, chce sprzedać tą nieruchomość. Niektórzy są sprytniejsi, im to wychodzi, a niektórzy nie, niektórzy nie mają czasu, nie chcą, mówią, że to kula u nogi. My do takich docieramy, przejmujemy tą nieruchomość, a potem albo z niej robimy piękną nieruchomość i sprzedajemy, albo po prostu sprzedajemy tak, jak jest, ale wykorzystujemy naszą wiedzę, nasze umiejętności negocjacyjne i zdolność kredytową, która wynika z naszego etatu. Jeżeli jesteś na etacie, jesteś najściślejszą osobą dzisiaj w życiu. Masz uregulowany tryb pracy, idziesz, zarabiasz, ale masz zdolność kredytową, która daje ci niesamowitą dźwignię finansową. To jest pierwszy, najważniejszy krok. Wykorzystaj nieruchomości, wykorzystaj swoją dźwignię finansową. Zrób tak, jak Robert Kiyosaki polecał o swojej grze Cashflow. A więc kupujesz nieruchomość, tak jak on na przykład losujesz kartę z kupki stali karty, mała szansa i kupujesz dom jednorodzinny jeden salon, jedna łazienka, dwie sypialnie. Następnie wystawiasz, kupujesz za 45 tysięcy dolarów. Następnie wystawiasz za 60 tysięcy dolarów, klient się trafia, masz 15 tysięcy dolarów do przodu. Jak masz w kasie 15 tysięcy dolarów, to możesz to wtedy i na giełdę to ulokować. No, tam jest o wiele prościej tą giełdą zarządzać i inwestycjami na giełdzie. Ale możesz kupić kolejną nieruchomość i podwajać swój majątek. Ja na w swojej strategii, ja w swojej strategii opowiadam dokładnie, jak można na nieruchomościach zarabiać. O tu masz adres webinaru, gdzie opowiadam o tym. O najskuteczniejszej strategii inwestowania w nieruchomości, z której korzystają i absolwenci moich warsztatów, i uczestnicy warsztatów. A ci, którzy zaczynali 5 lat temu, 4 lata temu, 3 lata temu, odnoszą niesamowite sukcesy. I to nie jest jednostkowy przypadek, dlatego że na tysiąc absolwentów, aż 745 zrobiło swojego pierwszego flipa pod moim okiem. Moje zaangażowanie w niektórych przypadkach było bardzo duże. W niektórych wystarczyło dać wiedzę, kopniaka i ten ktoś szedł i robił swoją pierwszą nieruchomość, a pierwsza nieruchomość dawała mu taki zysk, że zwracały się warsztaty inwestowania w nieruchomości, zwracało się szkolenie, jeszcze dużo mu zostawało. A potem on podejmował dalej moją strategię i działał. Pod tym adresem możesz zobaczyć całą swoją strategię i to jest drugi krok. Chcesz inwestować w nieruchomości, pozyskaj wiedzę. Więc załóżmy, przychodzisz na warsztaty inwestowania w nieruchomości, albo sam tą wiedzę pozyskujesz. Drugi krok to miej plan. To jest drugi krok. Miej plan. A ten plan możesz zobaczyć dokładnie pod tym adresem najskuteczniejsza strategia inwestowania w nieruchomości. Albo możesz przyjść na nasze wydarzenie, na właśnie naszą niedzielną konferencję, em, która. Nazywa się obuć w sobie olbrzyma droga do miliona, to jest maraton, gdzie co 30 minut wychodzą osoby, inspirują do działania, inspirują do realizowania strategii każdy mówi, jak ją wykorzystał przez ostatnie 5 lat. I to nie są 3 bajki, bo kiedyś jak ja zaczynałem szkolić w 2014 i 2015, gdzie nie było tych szkoleniowców, co dzisiaj są, a twierdzą, że byli, to gucio prawda. Przebadaj ich kanał i zobacz, kiedy pierwsze filmy publikowali. Bo u mnie pierwszy film to jest 2014. Pierwszy film edukacyjny. Pierwsze osoby, które przychodzą i które właśnie um, opowiadają o tym, jak zastosowały tą swoją strategię. E, jak tą ścieżkę do miliona wykorzystały, a nawet do dwóch niektórzy. No bo przecież ci, co zrobili po 100 flipów, to mają już kilka milionów złotych na koncie. I to oni nie czekali, nie obserwowali, tylko ruszyli się. Trzeci krok to jest róż dupsko. Masz wiedzę, którą możesz zdobyć, albo możesz pozyskać w jakikolwiek sposób, masz plan do działania, to po prostu róż dubsko. Przepraszam, że tak brzydko mówię i kolokwialnie, ale to po prostu czasami wymaga. No nie dobra, mogę powiedzieć inaczej. Mogę powiedzieć, że ten sukces trzeci zależy od pochodzenia, tak? Zgodzisz się, czy sukces zależy od pochodzenia? Jakie jest Twoje pochodzenie? Jak dużo chodzisz po rynku? Im więcej pochodzisz, tym większa szansa, że zarobisz. I to jest trzeci bardzo ważny krok. Nie możesz czekać. Ja w ogóle jestem rozwalony, jak do mnie dzwoni ktoś i mówi: Wojtek, ja już cię trzy lata obserwuję. Ja widziałem efekty Twoich prac, ja widziałem efekty Twoich uczestników, warsztatów, inwestowania wysłania absolwentów. Ja jestem pod wrażeniem, ale ja ci trzy lata obserwuję i sam się jeszcze nie zdecydowałem, nie zdecydowałam. Więc to jest chyba po prostu no trudne, no szkoda, że niektórzy mnie śledzą dwa lata, trzy lata obserwują a jeszcze się nie przyłączyli a dobrze byłoby się przyłączyć i zacząć swoją przygodę mm, właśnie z flipowaniem to no, jest bardzo prosta sprawa, napisz do mnie ja ci wyślę ofertę, albo ci się spodoba, albo nie i działasz i realizujesz swoje marzenia no bo w czym dążymy do niezależności finansowej i do wolności finansowej a no właśnie w tym żeby realizować swoje marzenia, żeby być szczęśliwym, żeby mieć pasję i tą pasję, mieć czas na tą pasję, żeby realizować, a czas może ci dać właśnie ta wolność twoja. A dzisiaj niewiele trzeba, bo w tej najskuteczniejszej strategii inwestowania w nieruchomości, ja opowiadam, że trzeba mieć, że wystarczy mieć 2 miliony złotych. 2 miliony złotych można za pomocą mojej strategii wypracować w 6 lat, a potem kupujesz nieruchomości, inwestujesz swoje środki w nieruchomości, jeżeli zainwestujesz na 9%, masz 15 tysięcy wpływu na konto. Jeżeli zainwestujesz na 12%, masz 20% comiesięcznego wpływu na konto. Oczywiście to są wszystkie dane uśrednione, ale tak to wymaga, moi drodzy. To jest, mamy pierwsza rzecz, to jest um, oczywiście wiedza, druga to jest mieć plan. Trzecia to jest działanie, działanie w terenie, chodzenie, składanie ofert, poszukiwanie perełek, badanie rynku, orientowanie się, planowanie swojego biznesu. Tego wszystkiego się musisz nauczyć. To jest trzeci krok. To jest trzeci krok. Czwarty krok w ogóle najlepiej. To bądź w społeczności, która umożliwi Ci inwestowanie. Ja zawsze mówię, że najlepsze to jest wiedza, kontakty informacja. Jeżeli masz dostęp do wiedzy, informacji i kontaktów, robisz biznes. A jak można to zrobić bez społeczności? Nie da się, a u nas mamy wspaniałą społeczność, która jest zbudowana we wszystkich województwach, następnie oczywiście działamy i Wymieniamy się doświadczeniami, kontaktami, informacjami. Jeżeli ktoś z Was należy do naszej społeczności i był na takich spotkaniach, dajcie znać, piszcie, moi drodzy, czy takie spotkania Wam coś dały. Czy tam znalazłeś perełkę, a może znalazłeś ekipę remontową, albo inspirację do działania, albo z kimś wszedłeś we współpracę. Dawaj znać, bo to jest bardzo istotne. Każdy powinien o tym wiedzieć że wspaniała społeczność, w której buduje się relacje, w której wspiera się nawzajem, to jest bardzo istotna sprawa, więc twój czwarty krok, musisz znaleźć swoją społeczność. Może to być inna społeczność, oczywiście to przecież nie musi być społeczność absolwentów warsztatów inwestowania w nieruchomości, bo to jest zamknięta grupa, tam nie można tak po prostu należeć. Tam mogą należeć ci, którzy przeszli warsztaty, którzy pracują na tych samych narzędziach, którzy gadają tym samym językiem, którzy mają właściwie te same wartości, które, którzy poświęcili swój czas i pieniądze po to, żeby tą wiedzę zdobyć. I to jest bardzo, bardzo istotne. To jest czwarty punkt. Mieć dostęp do tego wszystkiego. Niektórzy pytają się mnie, po co ty to robisz? Po co ty szkolisz? Po co ty robisz sobie konkurencję? No nie. No nie. Dlatego, że ja dzisiaj oczywiście działam na, na innych rynkach. No można tu zobaczyć adres stokaminis.pl Poszukuję inwestorów. Dzięki społeczności mam dostęp do inwestorów. Dzięki społeczności niektórzy uczestnicy inwestują ze mną albo we flipach 50 na 50, albo przekazując mi na stały procent swoją gotówkę i ja inwestuję te pieniądze, albo przyłączają się jako udziałowcy do projektu Stokamienis.pl. Można sobie zobaczyć, tam realizujemy już ponad 7 inwestycji w Centrum Łodzi, a wartość tych inwestycji, przekracza 200 milionów. Gdzie ja bym sam to zrobił? Nie dałbym rady zrobić, a to nie jest tak, że pójdziesz do banku i bank ci da, nie, najpierw musisz mieć 30% wkładu własnego, niektórzy mówią, a po co ty pożyczasz na 12% pieniądza, jak ty możesz pójść do banku, nie, bank ci nie da, jak nie będziesz miał wkładu własnego, więc zawiązujemy spółkę, albo ktoś chodzi jako udziałowiec, albo pożyczamy kasę na to, na 12%, albo przy zabezpieczeniu hipotecznym na 8%, jak masz wolny kapitał, napisz do mnie, dobrze ci zagospodaruję go. Z zabezpieczeniem. I wtedy, mając 30% możemy uzyskać kredyt z banku na kolejne inwestycje. I wtedy to ma sens. I to ma sens. Ale ja bym tego nie zrobił, gdyby nie społeczność. I tą społeczność stworzyłem, bo takiej społeczności oprócz mieszkania nie było w 2015 roku. No dobra, może był jeszcze Global Investor Cup, ale oni tam inwestowali w różne inne rzeczy. I potem tam ta społeczność się chyba rozpadła, o ile się nie mylę. Natomiast mieszkalnik jest przetrwał, a my jesteśmy. I alternatywą, bo w mieszkaniczniku oczywiście idziemy w kierunku wynajmu mieszkań, wspierają się osoby, którzy wynajmują u mnie, wspierają się osoby, którzy flipują, ale te społeczności się oczywiście mieszają i wspieramy się nawzajem, bo ja też i jestem i byłem członkiem mieszkanicznika, a na mojej książce zarabianej na nieruchomościach nawet logo mieszkanicznika jest, więc tak to moi drodzy wygląda. E, oczywiście można czytać też, można czytać, można się rozwijać, ale to jest piąty punkt. Piąty punkt to jest jak już te wszystkie cztery pierwsze punkty spełnisz, to po prostu. Rozwijaj się dalej, ucz się dalej, szkol się dalej, bo musisz być ponadprzeciętny. Musisz być ponadprzeciętny, musisz wiedzieć, co się dzieje na rynku, musisz działać jeszcze z większą pasją, musisz działać inaczej niż inni. A skąd te kreatywne rozwiązania e, zdobywać? No też z czwartego punktu, a także od osoby, która może cię w tym kierunku poprowadzić, od mentora. No ja po części uważam się za mentora, za dobrego mentora, bo dobry mentor. Dobrze prowadzi za rękę przez cały proces inwestycyjny. A mi udało się ponad 750 uczestników warsztatów przeprowadzić przez ostatnie 6 lat. Za rękę przez cały proces inwestycyjny, i oni dzisiaj idą do przodu. I takich filmów, jakie widzieliście na moim kanale przez ostatnie 20 tygodni, publikowanych są poniedziałek o 17, gdzie absolwent opowiada o tym, co mu dały warsztaty, jak działał i gdzie dzisiaj jest, w swojego miliona, albo gdzie już przekroczył, jak on to zrobił. Jest wielu, wielu więcej. Moim marzeniem jest no, w tym roku dojść um, do ponad 70 w, w, wykładów, może się uda, wywiadów, a w, w kolejnym roku to kontynuować i taki cel 100 dobrych referencji, 100 dobrych wywiadów, gdzie uczestnicy opowiadają o tym. No już z maratonów mamy bardzo fajne wystąpienia ludzi, także to też jest dobre, to też jest ok. No i moi drodzy, to są te najważniejsze kroki. Do tego dochodzi jeszcze praca nad swoim charakterem, nad osobowością. Musisz być zdeterminowany. Ci, którzy osiągali najlepsze sukcesy, tak jak Aleks, tak jak Patryk, tak jak Piotrek, tak jak Jacek, oni wszyscy mówią determinacja, przedsiębiorczość, zawziętość, zdecydowanie, chodzenie, 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 szukanie, nawiązywanie relacji. Patrzcie, ile to umiejętności musi mieć inwestor, żeby działać dzisiaj dobrze na rynku. Na rynku nieruchomości. Można to wszystko automatyzować, można rozwijać, można udoskonalać. To jest bardzo dobra, sprawdzona strategia. Pamiętam, takie najbardziej ulubione pytanie, które chyba padło tydzień temu na webinarze: to jest: jak długo jeszcze będziemy flipować? Czy flipy będą zawsze? Ja nawet odcinek na YouTube na ten temat nagrałem. Oczywiście, że tak. Bo zawsze ludzie będą chcieli kupować mieszkania i sprzedawać. Zawsze będą się chcieli przeprowadzać. Zawsze będą w dorosłe życie wchodzić. Wchodzić, wcho, no, będzie wchodzić nowe pokolenie, ono potrzebuje gdzieś mieszkać, wyprowadzają się od rodziców, będą przecież śluby nowe, cały czas są i oni gdzieś muszą zamieszkać, a ja więc muszą kupować. Niektórzy umierają, trzeba sprzedawać te mieszkania, niektórzy się rozwodzą, trzeba dzielić majątek, oni też gdzieś muszą mieszkać, a ja więc cały czas te transakcje na rynku nieruchomości będą. Będą z mniejszym naśleniem albo większym, ale będą. Mamy deficyt na rynku nieruchomości, a więc jest większe zapotrzebowanie niż dostęp do nieruchomości, więc ludzie jeszcze się przebijają. To jest wspaniały czas, gdzie można e, po prostu zauważyć i uczyć się na tych przykładach. Oczywiście to nie jest dla wszystkich. To, to, to nie jest tak. No, Flipperów jest cała masa. Ja patrzę na swoje statystyki z tych. Osób, które zrobiły swoją pierwszą transakcję 20%, tylko dalej chce działać, kontynuować, bo to zależy od ich determinacji. To nie jest tak, że ła, zaraz 700 osób będzie działać dalej intensywnie w Polsce. Nie 700 osób przeszło warsztaty ze skutkiem pozytywnym. Tam ci pozostali, jeszcze się uczą i zastanawiają, ale z nich działa tylko 20%, to jest 140 osób. Jak podzielimy to na 20 ośrodków aglomeracji, no to wychodzi co tam po 7 osób na województwo, no to jest znikoma liczba. Ale te siedem osób czeka i pilnuje swoje perełki wśród 30 innych, którzy być może są z innych warsztatów, z innych szkoleń, od innych mentorów i oni też czekają i teraz kto jest lepszy? A my się wyprzedzamy, żeby być lepszymi, żeby być lepszymi, bardziej doskonałymi, bo w nas jest ta pasja, w nas jest to zaangażowanie, my się szkolimy, idziemy do przodu, my działamy, my chcemy się rozwijać, my się uczymy, my się komunikujemy, wymieniamy doświadczeniem. I to jest to samo bogactwo. Dostarczamy sobie perełki nawzajem. Dzielimy się kapitałem. Wymieniamy ekipy remontowe. Działamy inaczej niż inni. Działamy ponadprzeciętnie. A dzisiaj, jeśli chcesz być dobry, musisz działać ponadprzeciętnie. Nie zrobisz tego sam. Popełnisz masę błędów i zapłacisz więcej niż w przypadku, gdybyś przyłączył się do naszej społeczności. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. To tyle, moi drodzy, na temat tych pięciu kroków. Mam nadzieję, że... Daliście radę i nadążyliście z tym, co mówię i z tym, co mówiłem. Mam nadzieję, że było trochę inspiracji. Rozmawialiśmy o tym, co działo się na kanale, na YouTubie przez ostatnie 20 tygodni. Mówiłem o tym, jak wygląda sytuacja z inwestowaniem przez najbliższy czas i w tej sytuacji lockdownu i naszej pandemii, czy tam czegokolwiek. I mamy jeszcze kwestię, jak dochodzić do sukcesu, jak obrać tą drogę do miliona, jak ją realizować, co ci może ułatwić, co może utrudnić. A teraz możemy przejść sobie spokojnie do pytań i odpowiedzi. Jeżeli chcecie, jeszcze 15 minut pozostanę, ale musimy uzbierać 100 lajków. Słuchajcie, bez tylko 46. Ja się tu produkuję. Ja zarażam Cię pasją. Ja daję Ci rozwiązania. I nie mam lajków. Nie mam lajka jeszcze od ciebie. Kurczę, ponad 300 osób, a ja widzę, że przez nasz webinar przewinęło się już ponad 1000. No i tylko 46 lajków. Czekam na lajki. Jak będą lajki, będą odpowiedzi na pytania. Obawiajmy się też, że jak odpowiem na Twoje pytanie, też dajesz lajka. A jak już dałeś lajka, możesz zadać pytanie, a ja na to pytanie odpowiem. Więc dajemy lajki, bo to jest w tej chwili jedyna zapada, jakiej oczekuję. To jest docenienie mojej pracy. Dziękuję Ci serdecznie. Jake, i dlatego już pisałem, być czwarty powinien być pierwszy. Co myślicie o flipowaniu w małych mazurskich miejscowościach? Około 30 tysięcy mieszkańców. Przed chwilą na to widziałem i pozdrawiałem naszego człowieka z Mazur, który. W Mrongowie przecież działa i w okolicznych miejscowościach i odnosi bardzo duże sukcesy, więc tym bardziej małe mazurskie miejscowości również są dobre do inwestowania. No dobra, patrzę. Łukasz pisze, że mieszka w Szwajcarii, chce inwestować w Polsce. ok, Obawia się, że będzie trudno. Zorganizować nie będąc na miejscu w Polsce, no ale to są inni, którzy mogą ci to poprowadzić. Odśwież sobie, ja widzę 124. A no właśnie, a ja to trochę tutaj tak widzę, bo to chyba na Facebooku te lajki tutaj są. Musiałbym faktycznie na YouTube'a wejść. No dobra, to tak zrobimy. YouTube. Zobaczmy, co tu słychać, najpięć no kroków, na YouTube jest 240 osób i mamy faktycznie 124 lajki, ja sobie to dam, jest 125, dziękuję serdecznie, dobrze, że mi podpowiedzieliście, bo ja przez takie oprogramowanie specjalne, które łączy na różnych kanałach, między innymi na Facebooku i na YouTubie, dlatego też, no ale na Facebooku też działajcie, udostępnijcie u siebie, jak wam się podobało, niech inni się zarażają. Michał, czy zna pan jakieś sukces story? Um, osób w młodym wieku. Oczywiście. U mnie na kanale jest wywiad z siedemnastolatkiem, który rozpoczynał inwestowanie w nieruchomości. Już nawet zainspirował się i napisał książkę. Więc Michał, koniecznie śledź mojego YouTuba i zobacz, że niepełnoletni też działają i przekraczają wszelkie bariery. Dobra, 128, dziękuję. Anna pisze, że na mieszkaniu nie idzie stracić, zawsze ono zostaje. To nie giełda, że przychodzi Krach i Bach. Tomasz, czy nie jest problemem brak księgi wieczystej przy sprzedaży mieszkania? Nie jest, nie jest, nie jest, nie jest. nie jest. Na pierwotnym jest, bo się nie da, ale na wtórnym nie jest, bo jak nie ma, to nie ma. Można sprzedać i założyć księgę wieczystą. Hmm. Jakie są największe minusy kupowania od syndyka? Ja nie kupowałem od syndyka, nigdy to nie wiem, nie mam pojęcia, bo na licytacjach komorniczych i dostarczali mi perełki inwestorzy i pośrednicy i strażacy i komornicy, ale nie współpracowałem z syndykiem, więc nie będę wymyślał, ale niektórzy współpracują i są zadowoleni. Wojtek, czy na twoich warsztatach chodzi z konsultantami robić badanie rynku? Już nie chodzę, dlatego że no, masa osób mnie rozpoznaje, ale... Pokazuję krok po kroku, jak to zrobić i rozliczam, jak to zrobić i podpowiadam, a każdy może w trakcie badania rynku zadzwonić i porozmawiać. Natomiast w naszej społeczności są liderzy w każdej miejscowości wojewódzkiej i to oni mogą być zaangażowani do zbadania rynku, jeśli chcesz. Czy da się współpracować z komornikami? Da się. Mogą cię informować o nieruchomościach zadłużonych. Możesz otrzymywać też na maila od nich powiadomienia o windykacji mieszkań. Możesz też tam być wcześniej i spróbować takie mieszkanie przejąć Wojtek, będę u Ciebie na szkoleniu, ale muszę mieszkanie sprzedać. Właśnie je remontuję, jednak muszę flipa zrobić, żeby u Ciebie być na szkoleniu. Rozmawialiśmy w Twojej rodzinie, jak jechać do Poznania. Dziękuję Ci serdecznie, ale ja Ci mówiłem, możesz zacząć wcześniej. Mogę Ci rozłożyć płatność na raty. No słuchaj. Wojtku, co myślisz o flipach przy przygranicznych miejscowościach? Jak najbardziej także. Czy jeśli kupimy mieszkanie jako towar na firmy i przykładowo nie będzie nas stać na zusto, czy w czasie zawieszenia firmy e, będzie można je sprzedać? Firma musi być aktywna. No musi być aktywna. Będziesz musiał odwiesić. Jak zdobyć zdolność kredytową? Zatrudnić się na etacie. No, chyba najlepiej, zatrudnić się na etacie, wtedy masz zdolność kredytową w ogóle. To jest najszybsza zdolność kredytowa. W 3-4 miesiące po zatrudnieniu już masz etat. Yy, po, już masz zdolność kredytową. Małgorzata, jak kupowałam od syndyka wszystko jest wyczyszczone podczas umowy notarialnej, czy tak? bardzo podobnie jak u komornika. Co to za ładne mieszkanie za tobą w tle? Tak, to jest flip to to jest mieszkanie też z myślą o inwestycji o takie tutaj ma bardzo fajne żyrandole, a w najbliższej pewnie strefie nieruchomości będą zdjęcia tak jak w poprzedniej publikowałem zdjęcia z poprzedniego flipa w, u tego samego dewelopera, to teraz mieszkanie takie dosyć fajne dziękuję za lajki Wojtek, co z twoimi mieszkaniami 80 metrowymi na Grunwaldzie pytał Łukasz one w tej chwili czekają na przejęcie przez inwestora. Będą we flipie 50 na 50. Są dwa 80-metrowe. Jedno już jest wyremontowane, drugie będzie do wykończenia. No i mam nadzieję, że 100 tysięcy na nich zarobimy. Zobaczymy. Ale teraz też z innym deweloperem w Łodzi negocjuje zakup 20 mieszkań. Tu będzie rabat 10%. No i będzie się działo. Także 20 flipów chcę zrobić. Co najmniej w tym roku 20 inwestycji pociągnąć na raz. Pomimo tego, że że spokojnie sobie żyję, że jeżdżę po Polsce, że zwiedzam, że odwiedzam, że buduję, że robimy projekty 100 kamienic, że edukuję. Mam jeszcze inne firmy i zobowiązania, ale to jest na poziomie zarządczym, więc to całkowicie inaczej. Ja przeszedłem na standard zarządczy, czyli dogaduję tylko zakup nieruchomości i kupuję, łączę z inwestorami, potem ekipa moja zarządza remontem, remontuje i sprzedaje, a ja kasuję, więc to jest dosyć proste. Można się w ten sposób bawić. Ile procent trzeba kupić taniej, dobrze, żeby potem wyjść na plus przy wszystkich remontach, opłatach? Jest jakiś wskaźnik? No, 10% minimum od ceny ofertowej. Jak kupisz 30 tysięcy taniej niż cena ofertowa, to już jesteś do przodu. A jak włożysz jeszcze serce i pracę w remont, to przyjdzie klient i da Ci jeszcze wartość dodaną. 30 dodatkowe tysięcy, 50, a czasami 100. Jakie macie PKD jako sorcer? Ja tutaj piszę www. zarabiaj na nieruchomościach. PL zarabia i na nieruchomościach PL łamane na PKD. I tam można sobie wszystkie PKD poczytać. Zobaczyć. Przy inwestowaniu w nieruchomości również jako pośredni sorser. O, dziękuję, dziękuję. Jakie są minusy robienia flipa? Jakie jest największe ryzyko? No chyba największe ryzyko to jest to, że nie zarobisz, że wyjdziesz na zero można stracić, no były takie przypadki że ktoś zarezerwował za zagranicy mieszkanie w Polsce nie zbadając zdolności kredytowej nie dostał kredytu i stracił 25 tysięcy był taki ktoś kto przemielił trzy ekipy remontowe każdej dał po piątce, one go wykorzystały on się zniechęcił, zrezygnował, stracił 15 tysięcy było takie mieszkanie, które było kupione jako bubel i wyszło na zero wyszło na zero, jedno było w Grodzisku Mazowieckim jedno w Poznaniu, Łani ale Ania się nie zniechęciła, inwestuje dalej, więc to jest dobrze. No, jakie tam ryzyka? No, że może przyjść to załamanie raz na 10, raz na 12 lat i wtedy tracisz, ale jak dobrze kupiłeś, to nie tracisz. Dlaczego? Dlatego, że jak kupujesz mieszkanie na przykład za 250 tysięcy, remontujesz i tak, i tak, i tak dalej, nie no. załóżmy kupujesz za 200, a wystawiasz za 250, chcesz zarobić 50 tysięcy, to jest 20%, tak? 50 tysięcy przy 250 tysiącach, no to jest 20%, jedna piąta. Tak, przyjdzie załamanie i spadną ceny o 20%, to ci zeżrą zysk. Ale chciałeś zarobić 50 tysięcy, ale nie zarobiłeś, bo przed ile zarabiasz nic, zero, no i to jest takie ryzyko. No nie wiem, no ryzyka to są takie, że nie dostaniesz kredytu, że nie sprzedasz, że sprzedaż się przeciągnie, że będziesz musiał, musiała wynająć, że nie będzie łatwo sprzedać, że będziesz się babrać z ekipami remontowymi, że przepłacisz coś, że popłyniesz na remoncie. No to są takie. Matematyczne rzeczy boreszczych można uniknąć. Przecież aspekty prawne, wszystkie no, to są do zbadania. Cechy nieruchomości, według mojego wzorca, są do, do, do przejścia, więc jak najbardziej. Rafał Kukla pyta, dlaczego taki skok cen nieruchomości w ciągu paru lat? Dlatego, że przez ostatnie lata nic nie, nie rosło, a przecież inflacja jest, wynagrodzenia rosną. Jeżeli ceny nieruchomości nie rosły od 2010, dopiero zaczęły w 2016, czyli 6 lat nie rosły, a inflacja była, no to słuchajcie, no to jest tak. Poza tym Polacy poszli po rozum do głowy, zarobili trochę pieniędzy za granicą, zaczęli inwestować te pieniądze gdzieś, zaczęli dostrzegać nieruchomości jako dobre, dobro inwestycyjne. Znalazło się trochę flipperów, którzy zaczęli walczyć z nieruchomości i ceny nieruchomości po prostu poszły w górę. Więc to, ale tylko mieszkalnych, małych mieszkań, bo przecież duże budynki nie podrożały, domy też nie podrożały. Czy domy tak podrożały w swojej okolicy jak mieszkania? Nie. Pod Łodzią, jak kupowałem dom w 2011 roku, to dzisiaj w podobnej cenie można kupić tak jak w 2011, a więc okazuje się, że, że nie jest źle, ale ale ja mam taką bardzo ulubioną stronę, ja lubię na nią patrzeć w odpowiedzi na to, czy mamy bańkę na rynku nieruchomości. Wchodzę do Google, wpisuję bańka na rynku nieruchomości i forsal, forsal. No i wyskakuje mi taki fajny artykuł, który pokazuje, że w Polsce nie ma bańki na rynku nieruchomości. Właśnie wkleiłem Wam link, możecie sobie zerknąć. Bańka jest na wielu innych światowych rynkach. Mieszkaniowych, ale nie w Polsce. W Polsce nawet nieruchomości nie są przeszacowane. Co polecasz na rynku pierwotnym? Działalność jednoosobową? Tak, wejdź na YouTube'a, jest tam u mnie porównanie, czy ja wolę działalność gospodarczą, czy spółkę Zo. Stawiam na działalność gospodarczą, uzasadniam w 20-minutowym filmie na YouTubie na kanale, może znajdziesz ten film. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak sprawdzić na mieszkaniu, czy nie jest trefne? Mieszkanie może być trefne pod trzema płaszczyznami. Po pierwsze, matematycznie. I źle coś wyliczyłeś. Musisz się nauczyć liczyć. U nas na warsztatach 7 godzin studiujemy naukę liczenia. Dostajesz arkusze kalkulacyjne. Uczy cię liczyć, wyliczyć wszystko. Matematyka. Druga sprawa, cechy nieruchomości. Ja wyróżniam 60 cech na rynku nieruchomości. Niektóre mają wpływ dodatni na jej wartość. Niektóre ujemne, a niektóre mogą sprawić, że stanie się bublem na rynku, i tego musisz unikać. Więc musisz nauczyć rozróżniać wartość nieruchomości, jej jakość, lista cech. I trzecie, aspekty prawne. Ale aspekty prawne sprawdza mecena, sprawdza notariusz, sprawdza pośrednik. Ja sprawdzam, ty sprawdzasz, ja ci tego mogę nauczyć, bo na warsztatach płaszczyzna to jest, aspekty prawne jest bardzo mocno obrabiana. Więc zapraszam, abyś się. Dowiedział. Lepiej flipować we Wrocławiu, czy zrobić to samo w innej miejscowości. Ja bym Robert inwestował tam, gdzie się da zarobić, więc jak dostrzegasz szansę tu, inwestuj tam, gdzie dostrzegasz szansę. Jak nie, to inwestuj tam, gdzie jest lepiej. Czy Pana zdaniem warto kończyć studia, pyta Pan Kapusta, które w żaden sposób nie wiążą się z biznesem? Jestem na pierwszym roku studiów i chcę w najbliższym czasie zacząć działać w nieruchomościach. Kurczę, my mamy spawaczy, kucharzy, lekarzy, nauczycieli, przedsiębiorców, oczywiście pośredników też, którzy przyjeżdżają na warsztaty i zajmują się flipowaniem żołnierzy, ale to wcale tak nie musi być. Przecież wywiad za Polonią. Aleksandrowicz, który był tydzień temu o 17 poniedziałek na YouTubie, ona mówiła, że Kim jest z wykształcenia prawnikiem, ale odeszła od tego. A my mamy i lekarzy, którzy inwestują w nieruchomości. Słuchajcie, studia rozwijają bardzo. Czasami mogą być stratą czasu. Oczywiście można to zrobić zaocznie. Na pewno dają inny światopogląd. Dla niektórych wręcz są niezbędne w niektórych rodzinach nakazane. Ale są też takie kierunki, gdzie niekoniecznie trzeba studiować dziennie, można zaocznie. Studia poszerzają horyzonty, dają większe możliwości. Można sobie te studia zrobić na spokojnie, nie przecież nie trzeba od razu. Studia wymagane bez względu to są dla lekarzy, prawników, no bo tam bez tego to ani rusz, Ale tak ogólnie no myślę, że warto zrobić studia. Może zrobić inny kierunek niż nieruchomości, a nieruchomości mogą być twoją pasją i zainteresowaniem. Słuchajcie, bardzo proszę, jeżeli ktoś był na warsztatach albo jest i chciałby dwa słowa dobre napisać, to napiszcie w komentarzach. Byłem, potwierdzam, jest fajnie, polecam. No dajcie, bo to też jest fajna sprawa, nie? Rafał Kwaśniewski mówi, że może być jednoosobowa spółka ZO, no, ale wtedy ZUS się płaci, nie? Ale to nie daje wiele, bo i tak jesteś udziałowcem, jesteś w zarządzie i jeszcze odpowiadasz swoim majątkiem, więc nie wiem. Potężny łodziani. Cześć, Wojciechu, widziałem Cię jakiś czas temu, dwukrotnie na osiedlu Barciński Park w Łodzi, gdzie mieszka, co tam porabiałeś. Pozdrawiam. Ja y, miałem tam swoją nieruchomość w Centrum Łodzi. Y, a, przepraszam, nie moją, wynajmowałem tam. Skłamałbym, wynajmowałem. Bardzo mi się podobało to osiedle. A teraz na sąsiednim osiedlu mam swoją nieruchomość i się przeniosłem i w Centrum Łodzi tutaj urzęduję. Katarzyna czeka na pierwszy etap stacjonarny. Kasia, no to już w kwietniu będziemy realizować, więc zapisujcie się u Zuzy. A na JDG nie odpowiadasz swoim majątkiem, odpowiadasz. No i spółce, to też odpowiadasz. No, no nie ma tak, że nie odpowiadasz, jak jesteś w zarządzie. O, Piotr napisał, że jest na etapie 20-godzinnej teoretycznej masa wiedzy, bo najpierw jest teoria online, a potem przyjeżdżamy na dwa dni warsztatów stacjonarnych. Dziękuję Ci, Piotr. 20 godzin masa wiedzy. Łukasz Masalon daje czadu, prawda? O jeden z ostatnich filmów jest potem, co Łukasz Masalą z tym wszystkim zrobił, więc warto dotrwać do końca. Zbyszek Cendrowski pisze, że był na warsztatach, poleca, zostawił przez to swoją firmę i teraz tylko nieruchomości. Ja pamiętam, jak rok temu Zbyszek wyszedł na spotkaniu regionalnym w Warszawie. Było to przy okazji tego, gdy Sławek Muturi opowiadał o swoich przygodach inwestycyjnych i właśnie Zbyszek, pamiętam, powiedział wtedy, że zrobił rekord na obrocie nieruchomością 170 tysięcy. Zbyszek. A teraz Twoje transakcje to już pełne podziwu. Powinniśmy zrobić wywiad, nie? Opublikować na kanale. Sławomir Dymowski. Ja jestem, zyskałem wiedzy, kontakty, nowy zawód. Małgorzata. Czy warsztaty dają na serio kontakt do inwestorów? No nie dadzą ci bezpośrednio, ale będziesz w społeczności, w której się wymieniamy inwestorami. Natomiast jeżeli nie masz na pierwszą nieruchomość, to jak znajdziesz perełkę i będziesz na warsztatach, to ja ci kapitał załatwię. No bo to jest najprostsze. Jak masz perełkę, to kapitałodawców jest cała masa. Bartek Biedka, jestem w trakcie szkolenia i serdecznie polecam Bartek, ja bym chciał, żebyś tu napisał jeszcze jedno zdanie Byłem na innych szkoleniach, a to jest najlepsze Bo Bartek mi tak kiedyś napisał Nie wiem, czy to powtórzy Robert zaczyna Wspaniale, bardzo się cieszę Katarzyna już zapisana 6, 7, wspaniale, czyli widzimy się w Warszawie Bardzo, bardzo dobrze Anna DC napisała: Nie odpowiadasz spółce ZO, tylko tym, co jest zapisane w KRS, ale odpowiadasz jako członek zarządu. I tu jest problem. Jak jesteś w zarządzie, odpowiadasz jako prezes za wszystkie decyzje. Oczywiście ty możesz postawić spółkę w stan upadłości, ale jeżeli narobisz problemów, to zrobią rigor na ciebie jako na członka zarządu i tak odpowiadasz. A już Urząd Skarbowy czy ZUS dopadną cię na pewno jako, jako członka zarządu. Krystian, czeka ok. Kamil Wronko, byłem, polecam dla nieruchomości zostawiłem armię. Tak, Kamil był w Afganistanie trzy razy na misji i na maratonie będzie opowiadał, dlaczego zostawił armię i jak służba przyczyniła mu się e, ku temu, że jest teraz dobrym inwestorem. Aneta Nowak, Nowak. Robert. Dziś wysyłam podpisaną mowę zaczynam. Wspaniale. E, bardzo dobrze. Właśnie, Kamil, ty przecież masz być liderem naszej społeczności w Bydgoszczy. Może byś podesłał umowę podpisaną, albo uwagi, co ci się nie podoba w umowie. No, że tak cię wywołam, bo ja ciągle mam do ciebie zadzwonić, zapominam. To dawaj, żeby przed, przed tym maratonem podpisać już umowę, żebyś był liderem. Na scenie powiem, że jesteś liderem. Rafał Komosa. Byłem za długo, czekałem z pierwszą nieruchomością, ale jak już kupiłem, zrobiłem, to poszło. Dziękuję. Wojciech, dziękuję. Rafał Ci serdecznie. Okej. Okay. Radek, wykupiłem bilet Diamond, ale to ty wykupiłeś na konferencję Maraton Wiwna, to jest całkowicie co innego niż warsztaty, to jeszcze tak sobie powiedzmy, na najbliższy weekend w niedzielę, od rana do wieczora, inspiracje na maratonie, konferencja, ale to jest co innego niż mentoring roczny, gdzie prowadzę rękę przez cały proces inwestycyjny. Daniel zaczął, działa Łukasz Kubrak, prawdziwa jazda zaczyna się po warsztatach, kurde Łukasz, moje gratulacje, ja cię pamiętam, jak ty podróżowałeś po świecie ze swoją Iwoną i zostawiłeś wszystko... I wróciłeś, inwestowałeś w nieruchomości, a w międzyczasie pływałeś po morzach, kierując wielkim tankowcem, czy tam dostawczakiem, statkiem. Ja, Łukasz, to jest niesamowite. Łukasz ma, miał kobietę, nie wiem jak tam teraz, nie, ale miał kobietę, że byli, byli, obie byli nawigatorami statków i na trzy miesiące wypływali w różne miejsca, a potem wracali i byli, byli trzy miesiące na lądzie. I, i oni mówili, że wtedy najbardziej się kochali ze sobą, bo tęsknili za sobą. Łukasz, twoja historia to mnie zawsze zadziwia. Super, wspaniale. Dziękuję, Daniel. Dziękuję wszystkim. Krzysztof Okoń, byłem, polecam. Masa pozytywnych ludzi. Krzysztof, kurczę, że ta pandemia. Ja do ciebie do Holandii miałem przyjechać. A ci uczestnicy warsztatów, którzy działają w Holandii, oni zawsze mnie zaskakują, bo od jednego dostałem kwiaty od Piotra w podziękowaniu za warsztaty. A teraz. Jeden z uczestników na urodziny przysłał mi czekoladki z Holandii, niesamowite, ciasteczka i w ogóle masa fajnych rzeczy. Dziękuję. Holendrzy, jacyś tacy, bardzo fajnie, otwarci, ale Krzysiek, mieliśmy oglądać tulipany na wiosnę. Szkoda, no chciałbym przyjechać i zobaczyć te tulipany na wiosnę, więc dawaj znać. Kiedy według Pana nieruchomości będą w Polsce taniały? No, będą taniały, jakoś ono szczyt, albo jak przyjdzie, kurczę, jakaś załamka, ale to spokojnie, no nie da się tego przewidzieć tak za rok czy dwa, nie? Więc trzeba czekać. Oskar pyta, bo ma 500 tysięcy w gotówce, ale nie ma zdolności. Oskar no musi się odezwać do mnie, no to coś zaplanujemy. Zadzwoń do mnie. Bartek, tak, byłem we wrześniu na szkoleniu, ale zdecydowanie polecam szkoleniu Wojtka. Czy Bartek mówi, że był na szkoleniu konkurencji, a jednak mówi, że to jest fajniejsze, lepsze. Dziękuję serdecznie. Kamil podeśle umowę, wspaniale. Tomasz pyta się, z czym wiąże bycie liderem. Opieka nad naszymi uczestnikami w regionie, w mieście konkretnym. Ja chciałbym w tym roku w Częstochowie założyć dodatkowy oddział, a w tym roku będzie właśnie Toruń-Bydgoszcz się rozdziela. W Warszawie wymienia się nam lider, w Stoku, wymienia się nasz lider. Mateusz pyta, czyli co, w spółce nie odpowiada się tylko do wartości spółki, ale całym majątkiem? Chodzi o spółkę jednoosobową. No nie, bo jesteś w zarządzie, jak jesteś członkiem zarządu, to niestety odpowiadasz swoim całym majątkiem za złe decyzje w spółce, a zazwyczaj te złe ci wywleką potem w tej spółce. To nie ma tak, że ty sobie ogłosisz upadłość i jesteś czysty i zabrałeś komuś kapitał i kasę. Oni przyjdą do ciebie, do członka zarządu i ci powiedzą, że działałeś na niekorzyść spółki, że. Że oszukałeś, i że to ty masz odpowiadać za te decyzje. Udziałowiec nie odpowiada, a członek zarządu tak. Ale jeżeli członek zarządu jest tym samym udziałowcem, no to odpowiadasz i tak, więc po co to? To lepiej nie bawić się w te papierkologie, kurcze sprawozdania, dywidendy, opodatkowanie podwójne, tylko mieć działalność gospodarczą, która lepiej wychodzi. Małgorzata, pozdrawiam serdecznie. Robak Karol W. mówi, że się waha. Kacper. Kacper, gdzieś tu był i ucieka. No dobrze, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie. Czy jest lider w Warszawie? Był w tej chwili, wymieniamy. Lada chwila będzie, bo już umowę podesłał. Łukasz, mam dalej tą samą panią marynarkę. Pozdrowienia dla pani marynarki. Katarzyna, już dwa mieszkania, ale skonsultowany zakup ze mną, ja pamiętam, konsultowaliśmy. Skąd wziąć kapitał, jeśli dźwignia finansowa jest już wykorzystana, kredyty wzięte na maksa? Renata Schneider, napisz do mnie, prześlę ci link do webinaru, w którym mówię, jak inwestować zerowym lub niskim wkładem. I również uczestnicy warsztatów i ci, którzy będą prelegentami na najbliższym maratonie VIVN, będą o tym opowiadać, jak finansowali swoją pierwszą nieruchomość. Więc dołącz do nas. Drogada Miliona, obudź się nieruchomości już 28 marca. Kup w sklepie rentiera bilet. Wejdź na droga do miliona Zapoznaj się. Jakie wspaniałe rzeczy będziemy omawiać? Przypominam, że spół pomaga nam to tworzyć Łukasz Milewski, który jest autorytetem przy tworzeniu największych konferencji w Polsce. Macie krapik. Jak z podatkiem VAT na rynku pierwotnym o sprzedając mieszkanie trzeba go płacić? Jeżeli masz działalność gospodarczą, tak? 8%. Potężny Łodziani mówi, że jesteśmy sąsiadami. Nie, nie na tym osiedlu, ale blisko, blisko. A tam na tylnej fajnie się mieszkało. Blisko wszędzie. Tak samo i tu, blisko wszędzie. 10 minut do Piotrkowski. Dobrze, super. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie. Poruszyliśmy dzisiaj na koniec, a powiem jakbyś chciał oglądać od początku to, co się działo na moim kanale YouTube. 20 tygodni i 20 wywiadów z absolwentami, którzy osiągnęli sukces i którzy idą i działają dalej i ich sytuacja zmienia się przez ostatnie 5 lat, są w swojej drodze do miliona. Potem 20 minut podsumowaliśmy, co w gospodarce się dzieje i powiedziałem, co może się dziać, a także nakreśliłem dwa scenariusze, kiedy ceny nieruchomości mogą spadać. A teraz... Potem powiedziałem o pięciu krokach do swojego pierwszego miliona, do działania. Najważniejsze rzeczy, które trzeba zrobić. Prozaicznie, ale co można powiedzieć w 15 minut? Jeżeli nie masz inwestorów, to przecież ci można załatwić. Jeżeli nie masz perełek, to ci ją dostarczymy. Jeżeli chcesz działać przy współudziale, to, to przecież możemy. No i teraz pytania i odpowiedzi. Zaproszenie na milionacom. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Dajcie lajka, like proszę, jak jeszcze nie daliście, udostępnijcie film na dalszych, na dalszych kanałach. Konrad Tyka pyta, czy będzie dostępne nagranie. Tak, będzie, bo no, robimy to na żywo i tak zostanie. Dziękuję serdecznie.